Cluedo, klasyczna gra planszowa, jednak tym razem czeka Was odmienny sposób realizacji zadania, jakim jest odnalezienie mordercy, który skrywa się w tajemniczej posiadłości. Z tego filmu dowiecie się, jak grać w tę grę. Cluedo, zdrada w posiadłości Tudorów, to gra, która nawiązuje do klasycznego Cluedo, jednak bliżej tej grze do gier typu Escape, czyli gier, w których będziecie musieli przejść talię i rozwiązać pewną zagadkę. Jak przystało na Cluedo, zagadką będzie kto, gdzie i czym zabił pewnego tajemniczego pana Blacka, który zwabił Was do posiadłości po to, żeby Was zaszantażować i zdradzić Wasze najskrytsze, najbardziej brudne tajemnice. Jednak, kiedy ten człowiek znika, gaśnie światło, rozlega się huk piorunu i... No właśnie, co się stało z tym człowiekiem? To Wasze zadanie. Otwierając pudełko z grą Cluedo, musicie zapamiętać jedną bardzo ważną rzecz. Nie wolno brać Wam talii i przeszukiwać, przetasowywać ich bez konkretnego polecenia, które będziecie mieli w grze. Jedyne, co Wam wolno na początek, to wziąć tę kartę z napisem STOP, która dosadnie informuje Was, że nie możecie nic dalej oglądać, przejść poszczególne punkty, które wprowadzą Was też fabularnie w świat gry. Gra wreszcie poprosi Was o to, abyście rozłożyli planszę postaci i wybrali jedną z nich. Bardzo ważne jest to, abyście po wzięciu postaci przeczytali dokładnie każdy z Was historię danej postaci. Następnie gra poprosi Was o to, abyście wzięli pierwszy kafelek terenu i położyli go na stole. To jest właśnie hol, w którym zgasło światło, a Wy właśnie w nim się znajdujecie. Gra również poprosi Was o to, abyście dobrali pierwszą z łącznie 5 talii, talię poradnika i rozpoczęli rozgrywkę. Gotowi odkryć, kto, gdzie i czym zabił doktora Blacka? To zaczynamy. W tej zupełnie kooperacyjnej grze, gdzie wygrywacie i przegrywacie razem, będziecie musieli odkrywać poszczególne numery, które doprowadzą Was do numerów na kartach, a tam zagadki doprowadzą Was do kolejnych numerów i części posiadłości. Zaczynając Waszą przygodę, macie odsłonięte 4 numery. Pierwsza postać, która będzie się ruszała, wybiera jeden z tych numerów i umieszcza na nim swój pionek. To spowoduje, że tego numeru będziemy szukali w talii. Szukamy więc w talii numeru 2 i sprawdzamy, co tam się kryje. I tu macie pierwszy rodzaj karty, czyli łamigłówkę. Każda łamigłówka ma taki symbol i ma napisane, z ilu części dana łamigłówka się składa. Jeśli znajdziecie wszystkie karty i prawidłowo odpowiecie na pytanie, które zawarte jest w łamigłówce, odpowiedzią na pytanie zawsze jest liczba, bierzecie numer karty z danej talii i sprawdzacie. Jeśli będzie tam napisane rozwiązanie, znaczy, że rozwiązaliście daną łamigłówkę. Jeśli nie, no to musicie myśleć dalej. Kolejne karty, które możecie znaleźć w pomieszczeniu, to na przykład karta przedmiotu, która będzie służyła do rozwiązania kolejnych łamigłówek. Mamy również karty fabularne, które odrzucamy do pudełka po ich przeczytaniu. Rozwiązując łamigłówki, będziecie mogli wreszcie zapalić światło i znajdziecie się w oświetlonym holu. Gra również powie Wam, żeby dołożyć z pudełka kolejną część posiadłości. Jeśli mielibyście jakieś wątpliwości, jak dokładać elementy pomieszczeń, to rozłożenie poszczególnych pomieszczeń względem holu i kolejnych elementów znajduje się w instrukcji do tej gry. Po drugiej stronie instrukcji znajduje się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie karta wskazówek, z których będziecie mogli skorzystać, jeśli zatniecie się przy jakiejś zagadce. I tak właśnie wygląda cała gra, czyli będziecie proszeni o wyjmowanie kolejnych talii z pudełka. Na tych taliach będą znajdowały się kolejne karty z poszczególnymi numerami, które będą dawały Wam po wejściu na nie kolejne wskazówki, czyli dociągnięte karty z konkretnej talii, dzięki którym będziecie pchali fabułę do przodu. Dzięki takim działaniom i rozwiązywaniu poszczególnych zagadek natkniecie się na bardzo ważne karty. Są to karty poszlak. Te karty zostają na stole aż do końca rozgrywki i kiedy tę rozgrywkę zakończycie, będziecie musieli rozwiązać zadanie, czyli wskazać, kto, gdzie i czym zabił doktora Blacka. Pamiętajcie tylko dobrze interpretować wskazówki na poszlakach. Teraz już znacie podstawy mechaniki, które pozwolą Wam zagłębić się w ten nieprzewidywalny tytuł, rozwiązywać różne zagadki, by na końcu rozwikłać sprawę pana Blacka. Powodzenia i dobrej zabawy!